Kolejna prezentacja. Myślę, że twarz polskiego druku 3D od półtorej roku zafascynowany tą technologią. Miesięcznie zużywa ponad 300 kg filamentu. Michał Frączek, zapraszamy. Cześć, witam wszystkich. Ja mam na imię Michał, przyjechałem z Krakowa z Materiali Nation i powiem wam dzisiaj trochę o druku 3D, o tym, gdzie w dniu dzisiejszym na druku można najwięcej zarobić i gdzie będzie można zarobić w przyszłości. Na samym początku, jeżeli zainteresuje was temat druku 3D, polecam wam książkę Chrisa Andersona. Warto sobie ją kupić, kosztuje chyba 12 funtów, można ją ściągnąć i z Amazona i Chris opisuje tam to, co jest teraz, to jak on widzi przyszłość druku 3D, jaki widzi w niej ogromny potencjał i jest świetną inspiracją do budowania czy to swojego hobby, czy w przyszłości swojego biznesu związanego z drukarkami, czy z szeroko pojętym drukiem 3D. Jakbym miał odpowiedzieć na pytanie, gdzie dzisiaj można najwięcej zarobić na drukarkach 3D, szczególnie takich niskobudżetowych, takich jak mam tutaj dzisiaj ze sobą, to odpowiedzią na pewno byłby Kickstarter. Pokażę wam kilka fajnych przykładów, gdzie Kickstarter był ostatnio promowany właśnie poprzez świetne przykłady drukarek. To jest jedna z pierwszych drukarek, która zebrała ogromną sumę pieniędzy. Pierwszy milion dolarów chłopaki zebrali w 24 godziny, w sumie prawie 3 miliony dolarów, produkując drukarkę, która świetnie wygląda i doskonale drukuje. Po mojej prezentacji i po prezentacji kolejnej będziecie mogli sobie przyjść, zobaczyć wydruki i ich jakość, jaka jest w tym momencie. Natomiast chłopaki ze Stanów zrobili drukarkę, która jakościowo pozwala oglądać pod lupą paznokcie żołnierzyków, takich niewielkich figurek. Także ta jakość jest świetna, kosztuje 3000 dolarów i bardzo szybko znalazła swoich odbiorców. Tutaj jest kolejny świetny przykład Kickstartera. To jest drukarka, która ma kosztować 350 dolarów. Czyli jest bardzo tania, wygląda świetnie. Chłopaki zebrali prawie 1,5 miliona dolarów, a pierwsze 100 tysięcy, o które walczyli, zebrali w 10 minut. I co jest najciekawsze w tym wszystkim, to zebrali tą kasę, mając niewiele więcej niż render tej drukarki. Oni nie mieli gotowego prototypu przed wpuszczeniem jej na Kickstartera. Ogromny sukces. Teraz niestety mają trochę problemów, bo okazało się, że nie są w stanie dowieźć drukarki, która kosztuje 350 dolarów. Ona będzie kosztowała w kolejnym preorderze 700 dolarów, potem jeszcze trochę więcej, bo okazało się, że render to nie jest wszystko, że jednak trzeba produkować te drukarki, żeby je dostarczyć, a żeby to robić, trzeba zatrudnić jakichś ludzi, którym pasowałoby coś zapłacić, trzeba mieć jakieś biuro. No i to okazało się, że generuje jakieś koszty, także nie przeliczyli sobie tego do końca, co nie przeszkodziło im w zdobyciu potężnej sumy pieniędzy i w tym momencie zaczęli shipować pierwsze dostawy swojej drukarki, co jest świetne. Tak naprawdę zyskali klientów tym, że pokazali produkt, który jest bardzo ładny, bo ta drukarka, którą mam dzisiaj przywiozłem, jak ludzie ją widzą, to pytają, czy sam ją zbudowałem w garażu, a prawda jest taka, że kupiliśmy ją rok temu za 1800 dolarów, czyli za coś, co wygląda, jakbym to zmotał w piwnicy z moim młodszym bratem, kosztuje sporo, sporo kasy. Oni dostarczyli piękny produkt i zyskali bardzo dużo klientów w bardzo krótkim czasie. Tutaj przykład fenomenu Kickstartera, którego jako osoba, która zajmuje się na co dzień drukiem 3D, nie do końca rozumiem, ale to jest zaczarowany ołówek.
jak dla mnie. Kojarzycie tą bajkę Zaczarowany Ołówek, no nie? I to jest taki zaczarowany ołówek, który pozwala ręcznie robić takie rysunki, jak tutaj wieża Eiffla czy ten struś. Nie służy to do niczego więcej. Kosztuje $70 i na Kickstarterze zebrało kupę pieniędzy. Oczywiście już w Chinach można sobie kupić podróbki tego, które podejrzewam, że są równie zaawansowane technologicznie jak 3D Doodler. Zamówiliśmy ostatnio kilka sztuk, żeby po prostu się tym pobawić, ale nie służy to do niczego więcej niż zabawa, a i tak można na tym doskonale zarobić. Tutaj jest polski przykład drukarki 3D. Jest firma w Poznaniu, Omni 3D, która kiedyś była Rapcraftem i to był ich pierwszy produkt, który sprzedawali komercyjnie. To jest Rapcraft, czyli tak naprawdę drukarka oparta o RepRap, czyli taki open hardware'owy projekt, z którego wywodzą się wszystkie drukarki 3D i generalnie taką drukarkę można sobie samodzielnie zbudować. W internecie znajdziecie plany, instrukcje, co, gdzie kupić, jak ze sobą poskładać, żeby samodzielnie taką drukarkę zbudować. Robiliśmy też samodzielnie warsztaty, gdzie zapraszaliśmy ludzi i wspólnie budowaliśmy takie drukarki. Przez weekend zbudowaliśmy 10 takich drukarek z zespołami, które przyjechały do Krakowa. Świetna zabawa, bardzo dużo nauki i od tego wyszli producenci z Poznania. I oni dwa razy wystartowali na Kickstarterze. Za pierwszym razem chcieli zdobyć $50 000, zdobyli 13, więc drugim razem podeszli sprytnie i chcieli zebrać $12 000. Trochę im nie poszło, bo zebrali 906. Czyli okazało się, że ten produkt nie wyglądał na tyle fajnie, żeby ludzie w niego uwierzyli i zainwestowali. Aczkolwiek to nie był koniec Rapcrafta, a tak naprawdę początek. Kilka miesięcy temu w Rapcrafta zainwestował inwestor SpeedUp z Poznania. Oni przeszli, jak widzicie, nie tylko zmienili nazwę, ale zmienili też projekt drukarki. Co ciekawe, nie jest to ich autorski projekt, tylko to jest drukarka w 100% oparta na projekcie, który nazywa się Felix. Ktoś mówił, że różni się tylko tym, że Felix jest szary, a to jest czarny model tej drukarki, no ale nie można zaprzeczyć, że to jest najbardziej rozpoznawalny brand producentów polskich drukarek 3D. Ich drukarka kosztuje między 5 a 6 tysięcy złotych. Można ją kupić w sklepie internetowym Komputronika albo Euro RDV AGD. Trzeba na nią czekać między 5 a 6 tygodni. Wszystkie te drukarki powstają w manufakturze. Mają grupę ludzi, którzy je składają na zamówienie i wysyłają, dostarczając klientom. Tutaj jest przykład polskiej drukarki na Kickstarterze, która odniosła sukces. To jest Zortrax, chłopaków z Olsztyna. Oni chcieli zdobyć $100 000. Udało im się, zebrali nawet trochę więcej. Jak widzicie, ta drukarka całkiem nieźle wygląda. Myślę, że gdyby chłopaki zrobili jeszcze trochę lepszą kampanię na Kickstarterze, to mogliby ugrać jeszcze trochę więcej pieniędzy. Ich ogromną przewagą konkurencyjną nad innymi firmami, które produkują drukarki, szczególnie w Polsce i w Europie, jest to, że oni już w tym momencie mają linię produkcyjną w Chinach i te drukarki wszystkie składane są w fabryce w Chinach i stamtąd bezpośrednio wysyłane do klientów. Wiem od Rafała, że ta sprzedaż idzie im bardzo dobrze i ich firma mocno rośnie. Ostatnio mówił mi, że w Olsztynie mieli problem, żeby znaleźć biuro, które pomieściłoby ich w tym momencie całą firmę i było tam ogrzewanie, bo mogli znaleźć duże hale, które nie były ogrzewane. Ale coś im tam się udało zdziałać i to jest chyba największy konkurent Omni w tym momencie i przez to, że mają bardzo mocno rozwiniętą infrastrukturę, myślę, że niedługo będą mogli ich wyprzedzić. Świetne w drukarkach 3D jest to, że tam póki co jest bardzo duża marża. MakerBot, który kosztuje $1800, możecie sobie kupić do niego wszystkie części, które nie kosztują więcej niż 1200 zł. I ten model drukarki to też jest open hardware, możecie sobie znaleźć plany w internecie i samodzielnie poskładać taką drukarkę, która będzie znacznie tańsza niż to, co przyjedzie ze Stanów. Tutaj jest przykład producentów drukarek z Krakowa, nazywają się Pirks. I zrobiliśmy z nimi eksperyment, bo byliśmy ciekawi, co się stanie, jeżeli wrzucimy na rynek drukarkę, która będzie znacznie tańsza od konkurencji. I ustaliliśmy z chłopakami cenę, że będziemy sprzedawać ich drukarkę za niecałe 2300 zł i to jest kwota brutto. I wydaliśmy kupę pieniędzy na kampanię, całe $5, które sponsorowaliśmy post na Facebooku, gdzie wrzuciliśmy informację o tym. I w tydzień sprzedaliśmy 15 takich drukarek od kopa.
I jakby to udowodniło nam, że jeżeli wrzucimy drukarkę, która będzie niedroga, która jak możecie zauważyć była trochę inspirowana MakerBotem, którego przywiozłem dzisiaj. Generalnie jak pokazujemy ludziom Pirksy i MakerBoty, to oni są przekonani, że przywieźliśmy takie same drukarki i w ogóle ich nie rozróżniają. Pirks oprócz tego, że jest znacznie tańszy, to ma jeszcze jedną zaletę. Drukuje lepiej, dokładniej. Oni poprawili trochę rzeczy, które MakerBot nie do końca przemyślał i dowieźli produkt, który dalej moim zdaniem wygląda średnio. To nie jest taka wersja, którą chcielibyśmy trzymać u siebie w salonie, tylko ewentualnie w piwnicy albo w garażu. Ale to, że ona jest niedroga, pozwoliło chłopakom sprzedać już w tym momencie kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt sztuk tych drukarek. I z czteroosobowej firmy składającej się ze studentów, czy tam osób, które zaraz, co dopiero skończyły studia, są osobami, które prowadzą swoją firmę i sprzedają sprzęt. Oprócz tego w Polsce można zarobić sprzedając zarówno kity do drukarek, czyli te wszystkie części, z których możecie sobie zbudować swoją własną drukarkę, jak i wszystkich akcesoriów, także filamentów, czyli tej żyłki, z której powstają wszystkie wydruki. Kilogram takiej żyłki można kupić już za 40 zł, a z kilograma można zrobić masę fantastycznych wydruków. Także to też są jakieś pomysły na zarabianie kasy na druku 3D. Polscy producenci filamentu są dość mało profesjonalni, można powiedzieć. Dostarczają tani produkt, ale client service tam jest na poziomie zero. Kiedyś zamówiliśmy od nich 30 kg, dostaliśmy 18 w zupełnie innych kolorach niż chcieliśmy i faktura gdzieś tam po drodze zginęła, no nie? Także jak dzwonię do Plast Paweł, to zawsze biorę coś na uspokojenie, jakąś herbatkę wcześniej, bo wiem, że będę miał z nimi przeprawę, która będzie trwała ze 3 tygodnie. Także jeżeli ktoś w Polsce zajmie się produkcją filamentu, to też będzie mógł zarobić naprawdę dobrą kasę i to na skalę europejską, jak nie światową, bo MakerBot sprzedaje kilogram filamentu za $45, Polacy za 40 zł, więc można ustalić cenę na poziomie 100. Tak mi się wydaje i spokojnie dostarczając dobry produkt będzie można sporo zarobić. Ten koleżka, który jest w tej dużej drukarce, to jest Brepetis, to jest szef MakerBota i on ostatnio sprzedał swoją firmę, która miała kilka lat, za $600 milionów. To jest firma, która sprzedawała 150 drukarek miesięcznie. W momencie, kiedy została sprzedana za $600 milionów, sprzedawała ich mniej więcej 300 w ciągu miesiąca, ale to też pokazuje, że tak naprawdę 300 w ciągu miesiąca to nie jest jakaś ogromna suma. W tym roku sprzedało się jakieś 56 tysięcy drukarek. W przyszłym roku prawdopodobnie sprzeda się ich około 100 tysięcy. Tak przynajmniej mówi raport Gartnera, który właśnie opowiada o druku 3D. 600 milionów myślę, że całkiem spoko jak na firmę, która produkuje drukarki 3D i ma niewiele lat. Także uważam, że naprawdę w tym momencie opłaca się robić ładne, niedrogie drukarki i sprzedawać je klientom. To jest ten filament, o którym mówiłem. Tu też będzie duży biznes, bo oprócz tego, że można rozwijać materiały, dostarczać coraz to nowsze filamenty. Teraz niedawno powstał filament gumowy, także będziemy mogli w końcu drukować obudowy na telefony, które będą elastyczne. Ale jeżeli ktoś zawalczy o certyfikaty kontaktu z żywnością, czy chociaż certyfikaty CE, też wybije się na pozycję lidera i będzie mógł zarabiać naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Kolejny temat to oprogramowanie do modelowania 3D. Żeby cokolwiek wydrukować, musimy mieć tego model 3D. Możemy go przygotować w dowolnym programie, który pozwala wyeksportować jakiś obiekt trójwymiarowy. I tutaj oprócz sprzedaży samych programów, to jest cała masa tematów związanych ze szkoleniami, czy zrobieniem modeli na zamówienie. Ta bariera modelowania jest na tyle duża, że osoby, które chcą drukować, w 90% nie potrafią modelować. I zazwyczaj nasi klienci przychodzą do nas prosić nas o jakiś wydruk, pytając, czy mogą nam wysłać tego zdjęcie albo rysunek, albo najchętniej to gdyby nam opowiedzieli o tym przez telefon, a my byśmy na tej podstawie zrobili model 3D. To jest ciężki temat i bardzo dużo pracy kosztuje edukacja tego klienta, dlatego uważam, że designerzy, którzy będą mogli dostarczać takich modeli, też będą bardzo doceniani i w końcu designerzy będą mogli zarabiać dobrą kasę. Nie tylko dając swoje usługi
modeli na zamówienie, ale też umieszczając gotowe modele w sklepach internetowych, z których będzie można kupić je za niewielkie pieniądze. W tym momencie w Y Combinatorze był startup, który nie zajmuje się niczym innym jak modelowaniem, przygotowaniem modeli i wydrukiem dedykowanych obudów na iPhony. Tym się zajmują, przyjął ich Y Combinator i idzie im całkiem nieźle, więc wierzę, że designerzy, którzy będą potrafili wstrzelić się w gusta klientów i przygotować modele, będą mogli sprzedawać, zarabiać na każdorazowym pobraniu modelu, który przygotują. Z tym modelowaniem też wiąże się trochę problemów, bo często ludzie pytają o to, jak jest z prawami autorskimi. Temat jest dość ciężki, szczególnie, że w Stanach były już pierwsze pozwy i rozprawy sądowe. To właśnie workshop odnalazł koleżkę bardzo zdolnego designera, który zaczął kopiować figurki do Warhammera, drukować je na drukarkach i sprzedawać na eBayu, które one były z 10 razy tańsze niż oryginały. I były bardzo dokładnymi kopiami i przegrał na tym, że nazywał je dokładnie tak samo jak w tej grze. Więc teraz wszyscy jego następcy produkują modele, które nazywają kompatybilne z jakimś tam człowieczkiem z jakiejś tam gry. No i póki co to działa, aczkolwiek mam wrażenie, że to jest krótkoterminowa strategia, ale też nie jestem prawnikiem, także na pewno temat kopiowania, kradzieży modeli to jest jeden z tematów, z którymi druk 3D będzie musiał się w przyszłości zmierzyć. Podobnie jak certyfikowanie tych filamentów, bo póki co tak naprawdę one wszystkie powstają z jakichś granulatów ABS-u albo PLA. Są barwione różnymi chemikaliami. Były przypadki, kiedy żółty filament okazywało się, że był barwiony jakimiś pigmentami z dodatkiem ołowiu. Ja tutaj przywiozłem kilka wydrukowanych kubków, a są osoby, które są na tyle odważne, że faktycznie zalewają sobie herbatę w takim wydrukowanym kubku. Jeżeli on był barwiony pigmentem z dodatkiem ołowiu, no to ta herbata jest nawet lepsza niż z prądem. Także ta certyfikacja tych materiałów też jest takim tematem, który będzie w przyszłości zajmował głowy wielu osób. No i teraz tak, można zarabiać kasę, budując sobie na przykład farmę drukarek. My mamy taką farmę, przyjmujemy zlecenia, ludzie drukują u nas różne przedmioty. Tych zleceń przychodzi do nas tak dużo, że postanowiliśmy zaprosić osoby, które mają drukarki w swoich domach i wysyłamy im te zlecenia. Zbudowaliśmy sobie taką mini sieć drukarską i testujemy sobie możliwość takiego crowdsourcingowego druku 3D. Także nasi najlepsi współpracownicy w zeszłym miesiącu zarobili po chyba 12 tysięcy, rekordzista od nas dostał za te wydruki, które w ciągu miesiąca na swojej farmie zrobił. Także też to jest jakiś pomysł na zbudowanie całkiem dochodowego hobby, bo chłopaki, którzy dostali od nas te 12 tysięcy, pracują normalnie do 17, a od 17 zaczynają drukować. Są hardkorowcami takimi, którzy wiecie, w nocy wiedzą, że wydruk skończy się za 2 godziny, budzik, zmieniają ten wydruk, no ale dzięki temu mają całkiem nieźle dochodowe hobby. Można też produkować jakieś swoje produkty, na przykład Paweł, który jest pierwszym z naszych aniołów, jednym z pierwszych, który w nas zainwestował, wymyślił, że jako osoba niepaląca wydrukuje sobie wkładkę do popielniczki w swoim samochodzie i będzie tam trzymał telefon. Tak się zajawił na to, że faktycznie nauczył się modelować i zrobił to i sprzedał ten design kilku swoim znajomym, no i stwierdził, że pójdzie z pomysłem do jakiegoś tam dealera samochodów. Jeszcze się nie dogadali, ale gdzieś tam potencjał jest. Także jeżeli ktoś wymyśli jakieś zastosowanie na takie wydruki, to też spokojnie będzie mógł je sprzedawać. Pan Leopold przyszedł kiedyś do nas do biura, bo złamał plastikowy uchwyt od suszarki do prania. No i on akurat tam, żona pojechała na działkę, kazała mu to wywiesić, on to złamał, bardzo się przestraszył. Iś tam przedtem przeczytał u nas w gazecie, do nas przyszedł, mówi: chłopaki, może byście coś nam poradzili. Poradziliśmy, wydrukowaliśmy ten biały element. Pan Leopold mieszka niedaleko, więc tam wrócił do domu, przemierzył, wszystko pasuje, wraca. Mówi: te chłopaki, to wydrukujcie mi wszystkie białe, to Grażyna się nawet nie pozna, nie? No i zrobiliśmy tak. Ale to jest najlepsze, bo pan Leopold, wiecie, po kilku dniach przychodzi i mówi: wiecie co, ja mam pomysł na biznes, bo mam ze 4 znajomych, którym brakuje tych uchwytów. I nie wiem, jakbyśmy mogli to drukować, to ja w to wchodzę z wami i w ogóle będziemy zarabiać, nie? Więc podniosłem to u nas na zarządzie, także jeszcze nie podjęliśmy decyzji, ale jakiś temat tam, jakbyście chcieli, to mogę dać komuś kontakt do pana Leopolda i też jest jakiś pomysł na biznes, nie?
W Stanach są pierwsze firmy, które produkują, mają taką domową fabrykę. Nie wiem, czy kojarzycie Square, coś takiego. To jest taki dings, który wkłada się do iPhone'a albo iPada i dzięki niemu można pobierać płatności. Jest aplikacja na iPhone'ie, przez ten dings przyciągamy kartę i możemy płacić. I koleżkę strasznie denerwowało to, że przez to, że Square wkładany jest do gniazdka słuchawkowego, on się kręcił. No i stwierdził, że go to wkurza i z klocków Lego zbudował sobie prototyp Square Helpera, który nie robi nic więcej niż zapobiega kręceniu się tego. No i poszedł do fabryki, no i tam powiedzieli mu, że 6 tysięcy dolarów kosztuje forma wtryskowa i potem kilka centów każda kolejna część. Trochę się przestraszył tej inwestycji, kupił sobie drukarkę, no i na zamówienie drukuje ludziom te Square Helpery. I o tyle to jest fajne, że jak wychodzi jakiś nowy gadżet z jabłkiem, to on w godzinę jest w stanie dostosować swój model i robić Square Helpery do nowego urządzenia, więc jest bardzo responsywny. Jak dziennikarz zapytał go, co będzie, jak dostaniesz zamówienie na 1000 takich Square Helperów, to powiedział, że sobie dokupi drukarek i będzie drukował dalej. Także jeżeli ze Square Helperami nie wyjdzie, to zawsze można drukować na przykład części do kolejnych drukarek 3D. Są odbiorcy na to, też mogę wam dać do nich kontakt, biorą tyle, ile wydrukujemy. Gdzieś to pchają potem na zachód. Także mamy też kilku wykonawców, którzy nie robią nic, tylko drukują części do drukarek, bo w drukarkach jest świetne to, że dużo plastikowych elementów można sobie samodzielnie wydrukować albo u swojego kolegi. Tutaj są te warsztaty, o których wam mówiłem. Jeżeli ktoś chciałby robić takie warsztaty, nam się udało w tydzień znaleźć 10 osób, które zapłaciły 2200 zł, czyli tyle mniej więcej, ile kosztował cały set tych części plus mentorzy, których poprosiliśmy o pomoc w składaniu tych drukarek. I przez weekend pracowaliśmy z nimi i zbudowaliśmy 10 drukarek, z którymi oni wrócili do domu. Byli tam dwaj goście, którzy mieli po 13 lat i oni też dali radę. Także to nie jest jakieś takie bardzo skomplikowane. Myślę, że każdy z nas tutaj na sali, nawet ja byłbym w stanie poskładać sobie taką drukarkę. Może ona nie byłaby tak świetnie drukująca jak produkt komercyjny, ale zabawa przy samym składaniu też jest fantastyczna i daje bardzo dużo nauki. Kolejny temat to serwis tych drukarek. One wszystkie mają jakieś tam gwarancje, ale kiedy one się skończą, to jeżeli ktoś, kto opanuje ich naprawę, zbuduje sobie wokół tego biznes, też będzie mógł bardzo dobrze zarabiać. Robiliśmy w Materialization testy sprzedaży różnych rzeczy, które są wydrukowane. Wrzuciliśmy takie klipsy na banknoty i karty na Allegro. Sprzedawaliśmy je za 10 zł. Mieliśmy chyba aż 6 tysięcy wyświetleń tej aukcji i sprzedane 4 przedmioty, no nie? Także kiepsko to poszło i to jest dla nas trochę odpowiedź na to, że ludzie niechętnie kupują rzeczy, które ktoś zaprojektował, czy tak jak w naszym sklepiku. Wymyśliliśmy kilka rzeczy, które stwierdziliśmy, że może ludzie będą chcieli kupować, ale to nie za bardzo idzie. Ludzie bardzo chętnie wysyłają swoje własne modele, swoje własne pomysły, bo zależy im na to, żeby wykorzystać potencjał drukarek 3D, który polega na tym, że możecie sobie zrobić jedną, jedyną rzecz, która jest dedykowana w 100% dla was. Bo kupienie uchwytu na pałeczki do Chińczyka, no, znaczy jest spoko, bo ja nie ogarniałem tych pałeczek, ja sobie coś takiego wydrukowałem, no nie? Ale nie było wielu tak nieogarniętych z chińskim jedzeniem ludzi jak ja widocznie i to tak średnio. Ale jeżeli byśmy dali możliwość zrobienia tego ludziom, nie wiem, w kształcie jednorożca, coś takiego, myślę, że może poszłoby lepiej. Jeżeli wyjdziemy na level wyżej, na profesjonalne drukarki 3D, które dostarczają produkty super wyglądające, to są drukary, które mają paletę 500 000 kolorów albo więcej i w Japonii powstają na przykład pierwsze fotopunkty, gdzie zamiast zdjęcia dostajecie swoją małą figurkę, taki swój mały pomniczek. No nie? To w Polsce kosztuje coś takiego 9 cm wysokości 200 zł. To jest koszt wydruku na takiej drukarce profesjonalnej. I myślę, że takie fotobudki gdzieś postawione na krakowskim rynku w wakacje też znalazłyby swoich klientów. Aczkolwiek inwestycja w te profesjonalne drukary i cały ten proszek, który tam jest używany, jest bardzo wysoka. W przyszłości druk 3D wejdzie w bardzo różne sektory, na przykład budownictwo. Są plany budowania, drukowania domów, gdzie stan surowy zamknięty powstanie w 20 godzin. To jest jakiś projekt profesora z Indii, który tak chce leczyć bezdomność i slumsy gdzieś tam u siebie w kraju. Także to też będzie sektor, gdzie drukarki 3D wejdą i pojawią się bardzo duże pieniądze. Tak będzie wyglądał pierwszy wydrukowany w częściach dom, który powstanie już mniej więcej za rok będziemy mogli go zwiedzać. Medycyna.
Tutaj jest super projekt protezy dla chłopaka, która została wydrukowana na takim makerbocie i kosztowała pewnie maksymalnie z 30-40 zł. To nie jest w pełni funkcjonalna proteza, ale to jest na tyle funkcjonalne, że koleżka może sobie złapać piłkę czy dwoma rękami prowadzić rower. Ale już powstają projekty znacznie bardziej profesjonalnych protez. Świetne jest to, że na tych drukarkach możemy dostać coś dedykowanego, czyli coś w 100% dopasowanego do nas, bo na drukarkach 3D można to zrobić. Będziemy mieli niedługo gipsy, które będą do nas dostosowane. Będziemy mieć skanowane dłonie, a na drukarkach 3D będziemy mogli mieć w pełni dopasowany do nas gips. Już w tym momencie drukowane są spore ubytki kostne na drukarkach z materiału, który nazywa się PEG. Jest w pełni przyswajalny przez ludzki organizm. I takie ubytki po bardzo dokładnym skanowaniu są drukowane i wszczepiane operacyjne pacjentom. Także widzicie, że ten druk 3D w medycynie już jest bardzo mocno, a jak poruszymy temat drukowania na przykład organów ludzkich w przyszłości, to też intuicja pozwala mi sądzić, że będzie tam bardzo dużo pieniędzy. Mam nadzieję, że wpadło wam podczas tej prezentacji do głowy przynajmniej kilka pomysłów, na których moglibyście zarobić, wykorzystując jakkolwiek druk 3D. Chętnie pogadam o nich potem w kuluarach, chętnie wam pomogę. Dzięki tymczasem za uwagę. Tu jest do mnie kontakt, możecie do mnie dzwonić, pisać, a jeżeli macie jakieś pytania teraz, to zapraszam. Ja mam pytanie, Michale, co drukujemy? To jest taki najbardziej standardowy wydruk, który najczęściej ginie na wszystkich eventach, to jest Mistrz Yoda. Mistrz Yoda, okej. Okay. Czy ktoś ma inne pytania? Czy ktoś ma pytania do Michała? Czy dopiero się urodzą? Nikomu nie wpadł pomysł na biznes jeszcze? Też bym tak nie zdradzał na forum, także spokojnie możemy w kuluarach potem. Okej, to myślę w kuluarach, najlepiej przy stole tematycznym. Także dziękujemy bardzo.